Radomska Fabryka Broni Łucznik pozywa portal Onet należący do wydawnictwa Ringer Axel Springer za serię artykułów bezpodstawnie krytykujących karabinek Grot. Fabryka domaga się 1 000 000 złotych odszkodowania i przeprosin. Właścicielem portalu Onet jest należące m.in. do kapitału niemieckiego wydawnictwo Ringer Axel Springer. Portal opublikował serię artykułów o wadliwości karabinka Grot, którego używają m.in. Wojska Obrony Terytorialnej. Broni zarzucono przegrzewanie, zacinanie się przy zapiaszczeniu, pękanie kolby przy uderzeniu. Niektóre usterki według autorów testu miały uniemożliwiać strzelanie i stanowiły zagrożenie dla żołnierzy. Proszę spojrzeć, tutaj te zanieczyszczenia zablokowały nam skutecznie karabinek. Eksperci podważają rzetelność przeprowadzonych testów. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz przekonuje, że zarzuty formułowane przez Onet są bezpodstawne. Ten artykuł, który się ukazał w tymże portalu, on jest podyktowany niedociągnięciami MSBS-a, które miała partia tak zwana zerowa, partia przedprodukcyjna. Ta partia Grota faktycznie miała pewne wady, które po zgłoszonych zastrzeżeniach przez żołnierzy zostały usunięte i wypuszczono nowe wersje. Broń dla Onetu testował były żołnierz specjalny Paweł Moszner. Miał jednak do dyspozycji tylko kilka egzemplarzy. Broni zarzucono pęknięcia iglicy. Tymczasem na ponad 40 tysięcy egzemplarzy, których używają Wojska Obrony Terytorialnej, było tylko 160 takich przypadków. W trakcie testów z jednego karabinka wystrzelono 30 magazynków broni. Następnie uznano, że Grot się przegrzewa. Podobnie było z każdym innym rodzajem takiej broni. Radomska Fabryka Łucznik uznała publikację za nierzetelne i skierowała sprawę do sądu przeciw wydawcy portalu Onet oraz autorom artykułu. W przedmiotowej publikacji zawarto szereg nieprawdziwych twierdzeń dotyczących rzekomych nieprawidłowości w wytwarzaniu broni przez spółkę Fabryka Broni Łucznik Radom. W treści artykułu pojawiają się nadto wprowadzające w błąd insynuacje oraz zdarzenia, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Publikacje Onetu mogły mieć drugie dno. Te opinie, które zostały zawarte w portalu Onet, dziwnym zbiegiem okoliczności pojawiają się w momencie, kiedy trwają przetargi na doposażenie armii, nie tylko polskiej, ale również armii naszych sąsiadów, między innymi w broń strzelecką. Przetarg na karabinki automatyczne ogłosiła Ukraina. O kontrakt stara się między innymi niemiecki koncern, konkurent polskiego Łucznika.